Po otrzymaniu dofinansowania, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, przygotowałem wniosek do radnych Rady Miejskiej o przesunięcie środków z dotacji, którą pozyskaliśmy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na spłatę kredytu, który zaciągnęliśmy na ten cel. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w piątek radni będą podejmowali uchwałę w tym celu. Zadłużenie gminy przez ostatnie 4 lata, od roku 2014, gdy objąłem funkcję prezydenta miasta, do roku 2019, czyli już 5 lat tak naprawdę, zmieniło się nieznacznie w stosunku do skali inwestycji, które realizowaliśmy na terenie naszego miasta. Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło 43 581 953 zł, natomiast przewidywane na koniec 2019 roku zadłużenie to 46 953 630 zł. W tym okresie wydatki inwestycyjne gminy, które ponieśliśmy, przekroczyły kwotę 150 milionów złotych. To jest skala inwestycji, które gmina w Starachowice realizowała w tym okresie na kwotę ponad 150 milionów złotych, natomiast zadłużenie w tym okresie wzrosło o ponad 3 miliony złotych. To jest bardzo drobna suma w porównaniu do skali inwestycji, jakie mieliśmy na terenie naszego miasta realizowane. Przygotowaliśmy informacje dla Państwa, w jaki sposób kształtowały się wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe gminy Starachowice w latach 2015-2019. Zaczęliśmy od roku 2015, kiedy wynosiły one niecałe 14,5 miliona złotych. 2016 rok to spadek do około 12 milionów złotych. 2017 rok to ponad 26 milionów złotych przeznaczonych środków na wydatki majątkowe. 2018 rok to blisko 45 milionów złotych i 2019 rok. Plan do końca roku mamy na wydatki majątkowe na poziomie ponad 53 milionów złotych. Pismo Wspólnota, która zajmuje się tematyką samorządności, opublikowało wyniki prestiżowego rankingu dotyczącego wydatków inwestycyjnych samorządów w naszym kraju. Bardzo cieszę się, że gmina Starachowice zajęła wysoką pozycję w tym rankingu, że wydatki średnio na mieszkańca wynoszą ponad 550 zł. W porównaniu do miast tak zwanego Trójmiasta nad Kamienną, czyli Ostrowca Świętokrzyskiego czy Skarżyska Kamiennej, w okresie, w którym były one badane, czyli w latach 2016-2018, mamy dwukrotnie większe wydatki majątkowe w tym zakresie. To jest wyróżnienie dla pracy urzędników Urzędu Miejskiego w Starachowicach i podziękowania należą się wszystkim tym, którzy przez ostatnie lata współpracują ze mną i dążą do tego, żeby Starachowice się prężnie rozwijały.